Tak jakby dobry wieczór, ja jestem Luke FPS, albo dzień dobry, a to jest Gun Game Live. Nie wiedziałem co mam wrzucić, ale chciałem jakiś materiał jeszcze od jakiegoś czasu wrzucić na YouTube'a. Postanowiłem, że to będzie Gun Game Live, ponieważ ja lubię tryb ten właśnie. W każdej praktycznie części Call of Duty był fajny, w każdej praktycznie części Call of Duty był fajny, w każdej praktycznie części Call of Duty był fajny. Dlaczego mi zabieracie fragi? Kurwy! No nie. No ja pierdolę z tego bullshitu! Co? Nara, do widzenia. Koniec Gun Game'u. No i przy okazji jest to taki moment, gdzie mogę trochę do was pogadać, bo większości materiałów nie ma na YouTubie, bo po prostu tematy, które mam w głowie jakby wydają mi się głupie, bezsensowne w ogóle, a jeżeli wy jakieś proponujecie, to znowu im się wydaje, że nie mam pojęcia totalnie, jak ten temat ugryźć i czy jakby mam wiedzę, żeby ten temat ugryźć. A tak naprawdę, żeby nagrać ten materiał, już tak ostatecznie mnie natchnął Razer tutaj. Razer, którego pewnie znacie ze starej jeszcze ekipy tutaj na YouTubie, jeżeli chodzi o starą ekipę na polskiej scenie Call of Duty, napisał coś w stylu, że właśnie cały czas czeka, aż ktoś nagra jakby jakiś filmik ze starej sceny Call of Duty i że lubi sobie powtarzać po prostu filmiki właśnie ze starych kodów, te stare filmiki z Modern Warfare 3 i tak dalej, z Ghosta, gdzie jeszcze wtedy ta polska scena kwitła, można powiedzieć. No teraz już nie kwitnie, tak? Ale ja przy kodzie pozostałem, w sensie sami widzicie, że zostałem przy akurat Modern Warfare. Od niedawna też Cold War'a kupiłem, postanowiłem jednak z racji tego, że what? Z racji tego, że po prostu Modern Warfare jest super, naprawdę jest jeden z najlepszych kodów, jakie grałem. Ale po prostu już mi się troszeczkę przejadł. Więc kupiłem Cold War'a. Elo. To jest 725 shotgun. I skupmy się już teraz na grze. A, myślę, że zagramy sobie jeszcze meczek. Jeden meczek Gun Game i zobaczymy, jak będzie szło. O, fal. Wow. Chciałem mu bańkę strzelić. Typie, tak jakby wracaj. Oden, myślałem, że to jest... Niepotrzebnie przycelowałem, sam sobie zasłoniłem widok. Ej, przegrywam! No tak, skill-based matchmaking, słuchajcie, to jest... Tak jakby... Widoczna część, LOL! Widoczna część tej gry. Brawo, Luke. XD! Dobra, MP7. Pobiegam trochę po spawnie i zobaczymy. No tak naprawdę w Modern Warfare tutaj, jeżeli chodzi o tą grę już, patrząc na skill-based matchmaking, tak naprawdę jedyny tryb, który naprawdę koszę, to jest FFA. Ogarnąłem ten tryb na tyle, że po prostu i prawie niuka tam zdobyłem już kilka razy zresztą.
wprawiłem się w tą grę, tak naprawdę ta gra podniosła moją grę. Gra podniosła moją grę. W sensie rapadzie i tak dalej. Na wyższy level, bo jednak Modern Warfare jest bardzo, bardzo wymagającym kodem. Z tego co widzę, Cold War jest tak samo wymagający, a nawet bardziej. I po prostu wymaga i umiejętności manualnych, myślenia i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam Famasa. Oh shit! Łoski spawn! A, dzień dobry panu. Ło. Nice. Yeah! Wygrałem szmaty. 19 na 6. Dobra. W przerwie troszeczkę sobie pogadam. Więc jeżeli jakoś nieskładnie, nieładnie gadałem, to mówię, że Razer dodał jakiś tam post, typu, no tak jak mówiłem, że jakby chciał, żeby to wszystko tak wróciło, kiedyś było fajnie. No i tam kilku innych też youtuberów, którzy swego czasu też jakby, kiedy ta scena kwitła, działali, oprócz mnie też. No i tak jakoś mi to natchnęło, bo ja już od, wiesz, wiecie, dłuższego czasu jakby próbowałem, chciałem coś nagrać, ale znowu wiecie, tak, a szkoda mi czasu, trochę szkoda mi dnia wolnego i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców po prostu nic nie nagrywałem, dlatego też to jest efektem tego wszystkiego. Jest też właśnie to, że streamuję głównie, tak jakby na YouTubie jakby nadal jestem, jakby content się pojawia w postaci, ale streamów. Bo stwierdziłem, że po prostu jak streamuję, to automatycznie się jakby z automatu się pojawia jakby materiał, tak, czy ja go nie muszę obrabiać, nie muszę nagrywać, nie muszę myśleć nad tematem, po prostu gram i to wszystko się jakby nagrywa i to jest taki plus streamów. Z tego co widziałem, o dziwo, Loczek, to mnie mega zaskoczyło, bo Loczek to jest jedna z tych pierwszych postaci, która spowodowała, że zacząłem nagrywać FPS-y na YouTubie i że w ogóle się tym zainteresowałem, więc Loczek wrócił też do koda. Też w postaci streamów, także on jest tym jakby o kilka lat do tyłu w tym kroku, który ja podjąłem już wcześniej, czyli że po prostu streamowanie all time. No i mapka Hackney Yard to jest naprawdę super mapa, zwłaszcza na free for all, na tryby drużynowe, które są tutaj w ogóle ciężkie w tej grze i nie tylko, to tak sobie, ale na trybach FFA, gun game i nie gun game jest super. W ogóle skillbase matchmaking, mam nadzieję, mam wrażenie, ale kałach. Skillbase matchmaking jest o wiele silniejsze na trybach drużynowych, takie mam wrażenie i być może to jest kwestia mojego nieogarnięcia tych trybów drużynowych typu dominacja, hardpoint czy TDM nawet. Typie, tu jesteś? Typie, no, tak jakby... Ok. Ej, słyszę typka, ale nie wiem... No już myślałem. O, Polak. Rafał jakiś. Ale koksy to są. 12 na 3 typ ma, lol. Czajicie to? Bo ja nie.
Oooo, nice. Jakieś dziwne dźwięki tu się pojawiły. Are you fucking kidding me? Nice. Shit! Ale to wchodzi na fuksa wszystko. Zobaczcie sami, ja mam 13 na 1. Tamten meczek poszedł mega dobrze, a ten już widzicie. Znaczy też dobrze poszedł, ale kościół był mega dobry. W ogóle to lobby było dobre. Dobrze, w takim razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli macie jakieś propozycje co do filmików, myślę, że Gun Game Live mógłby wrócić w takiej właśnie formie, w jakiej teraz widzicie go, albo może troszeczkę innej. Kupiłem te, w cudzysłowie, cudo, które mam zamiar ogarnąć. Chcę wziąć byka za rogi i spróbować ogarnąć tą grę, tak samo jak próbowałem ogarnąć Modern Warfare, no i się udało w jakimś tam stopniu. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko się działo, wyglądało. Także wszystkie propozycje związane z YouTube'em, filmikami i tak dalej, piszcie w jakby komentarzach. Także dziękuję za obejrzenie, do następnego materiału i pa pa.